w jaki sposób mówić o tożsamości lokalnej i jak upamiętniać wyjątkowe osoby, które mieszkały na terenie powiatu karkonoskiego. Między innymi o tym dyskutowano podczas pierwszego Karkonoskiego Forum Kultury, które odbyło się w Podgórzynie. Pretekstem do spotkania było podsumowanie roku Ludomira Różyckiego, który przez kilka lat mieszkał w Zachełmiu. No i właśnie o tym chcemy rozmawiać, żeby Różycki był inspiracją do tego, abyśmy zaczęli rozmawiać o tej tożsamości, taki trochę sposób bardziej definiowalny, bardziej związany z tym, jak to kto rozumie, jaka jest interpretacja tego słowa. Pytając właśnie na konferencji poetów, malarzy, rzeźbiarzy. To znakomita okazja, żeby rzeczywiście przypominać o tym kompozytorzy, którzy w zasadzie po Stanisławie Moniuszce okazał się najwybitniejszym przedstawicielem polskiej opery i polskiego baletu. Wielu jest zasłużonych Polaków, którzy mieszkali na terenie powiatu karkonoskiego i chcemy w ten sposób dać też taki impuls, taki sygnał, czy to do mieszkańców poszczególnych gmin powiatu karkonoskiego, czy do organizacji, żeby właśnie szukać takich osób, żebyśmy mogli je w sposób bardzo honorowy i też uroczysty o nich mówić, o nich opowiadać. Gmina Podgórzyn ma wiele do zaoferowania, podkreślał wójt. To jest gmina, która gminą górską, gminą turystyczną, ale także też wiele takich osób zauważyło właśnie walory tych gmin, które u nas się osiedlało, tworzyło, działało. Jednym z prelegentów był Iwo Łaborewicz, który opowiadał o pierwszych latach po wojnie na terenie Jeleniej Góry. W tamtym czasie Jelenia Góra i powiat były miejscem na mapie Polski, po pierwsze niezniszczonym, a po drugie o dosyć dużym potencjale intelektualno-społecznym, który promieniował szerzej niż na Dolnym Śląsku czasami, więc chciałem o tym powiedzieć. Jak zapowiedzieli organizatorzy, Karkonoskie Forum Kultury będzie cykliczne. 2024 rok został ustanowiony przez Radę Powiatu rokiem karkonoskich olimpijczyków.